Zapraszam Was dzisiaj na małą przejażdżkę po Gliwicach Jestem teraz na ulicy Zabrskiej Czyli ustępuje ustępuję pieszym, którzy na przejście wchodzili od lewej strony Widzieliśmy ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską, skrzyżowanie z sygnalizacją świetną. I również co widzieliśmy w sytuacji, gdyby była tutaj wyłączona sygnalizacja świetna, to ulica Ciąg Zabrska, Konarskiego, tak jak ja jadę, jest tutaj drogą z pierwszeństwem przejazdu, ulica Jagiellońska jest drogą podporządkowaną. Z tego co pamiętam kiedyś. Ta organizacja ruchu była odwrotna, czyli chyba ulica Jagiellońska była tutaj drogą z pierwszeństwem, ale oczywiście nie będę się o to, o to kłócił. Jesteśmy właśnie, wjechałem na ulicę Konarskiego. Pode mną Gliwicki odcinek drogowej, trasy średnicowej, czy też jak kto woli, drogi wojewódzkiej numer 902. Jak widzimy w kierunku przeciwnym mamy tutaj dwa pasy ruchu. Jest to z tego względu że tutaj prawy skrajny pas w kierunku przeciwnym. To jest pas wjazdowy na DT w kierunku w kierunku Katowic. Stąd też myślę taka właśnie organizacja organizacja ruchu. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Częstochowską. Przez które to skrzyżowanie pojadę prosto w ulicę Kłodnicką. Częstochowska jest tutaj drogą jednokierunkową od mojej strony lewej, ale oczywiście to nie upoważnia mnie do tego, abym pojechał nie upewniawszy się, czy nic złego nie dzieje się po, po stronie prawej. Jak pewnie dobrze zauważyliście, było tam widać pojazdy jadące ulicą Częstowską, a, a ja pojechałem. Pojechałem z tego względu, iż na przejściu dla pieszych wchodzili piesi i te pojazdy się zatrzymywały, więc ja wykorzystałem ten moment, kiedy te pojazdy stały. W związku z tym, iż na przejściu byli piesi i wykorzystałem ten moment na to, aby przejechać przez skrzyżowanie. No i jadę w lewo w ulicę dworcową tutaj mam bezkolizyjny pas jestem jak już widać na ulicy <laughs> przepraszam na ulicy dworcowej przez skrzyżowanie z sygnalizacją przez skrzyżowanie z ulicą yy, księdza Strzody będę jechał yy, będę jechał prosto A dopiero później będę jechał w Jana, Jana Pawła II. Czyli jeszcze raz będę musiał zmienić pas ruchu na prawy. Teraz jest zbyt duży ruch, aby to wykonać, więc oczywiście tutaj rozpędzam się w miarę możliwości tak, aby czy to oddalić się, czy też dopasować się do pojazdów, które janą prawym pasem. Włączam kierunkowskaz i Zmienię pas ruchu. Pamiętajmy o tym, aby ta, aby także tą o tej prędkości pamiętać. Ja teraz jazdę będę kontynuował drogą, drogą krajową. Będę jechał w kierunku w kierunku Wrocławia, czyli tutaj zbijam w prawo można powiedzieć właśnie w ulicę Jana Pawła II, a następnie cały czas kontynuuje swoją jazdę prosto. Prosto jadę aż do skrzyżowania, znowu z sygnalizacją świetną, skrzyżowanie z ulicą nowy świat, gdzie będę skręcał w prawo. I do tego skrętu w prawo służy nam tutaj właśnie prawy, skrajny pas ruchu. Mam światło czerwone, czyli zatrzymujemy się jest to skrzyżowanie z występującą tutaj tak zwaną zieloną strzałką czyli mamy możliwość warunkowego skrętu w prawo jeżeli taka strzałeczka nam się, nam się pojawi ale nie pojawiła się jest za to światło zielone widzieliśmy ogólny sygnalizator czyli muszę tutaj się spodziewać że piesi również będą mieli światło zielone piesi jednak mieli światło Czerwone, i na kolejnym skrzyżowaniu znowu pojadę prosto. Wobec czego nie zmieniam tutaj pasa ruchu. Ten pas, jak widzieliśmy, już tutaj stał się pasem środkowym, czyli pasem przeznaczonym do jazdy na wprost. Także tutaj, jak widzimy, kończy nam się strefa płatnego parkowania w Gliwicach. Jest światło zielone i na skrzyżowaniu z ulicą kościuszki również światło zielone. I tak właśnie sobie przejechałem przez gliwice, dojechałem aż do teatru muzycznego i dalej w kierunku chociażby Ostropy czy Wilczego Gardła.